Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Sobota, 5 listopada, Małgorzata Rogaty. Witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Reklamowy zawrót głowy. Niektóre spełniają swoje zadanie, no ale niektóre, nie wiem co to znaczy na przykład. Bydgoszcz przygotowuje się do uporządkowania miejskiej przestrzeni. Wyrzucamy reklamę wielkoformatową. Dzieje jednego człowieka. Był agentem sowieckiego wywiadu jeszcze w latach 30. Michał Rola-Rzymierski wykluczony z grona honorowych obywateli Torunia? Trudno przysypać piaskiem historii i mówić, no było, to jest relikt przeszłości. Tradycja zobowiązuje. Pamiętam ten smak z dzieciństwa, kiedy mama robiła. 2000 gęsich tuszek dla mieszkańców regionu. Na 11 będą utka z jabłkami, ze śliwkami suszonymi. Zaczynamy od chaosu, który w wielu miejscach tworzą natrętne reklamy. Szyldy, tablice, banery coraz większe i jeszcze bardziej kolorowe. Atakują nas z każdej strony, przyciągając uwagę, zasłaniając krajobraz. Czy ten bałagan da się uporządkować? Bydgoszcz zamierza wykorzystać w tym celu nowe narzędzia, które daje samorządom ustawa krajobrazowa. Reklamy są coraz bardziej agresywne. Atakują przechodniów i kierowców. Każdy chce być widocznym, wyróżniać się na tle innych, dlatego billboardy są pstrokate i ogromne. W wielu miejscach kiełbasy, kapcie i telefony zasłaniają miejski krajobraz. Niektóre spełniają swoje zadanie, no ale niektóre, nie wiem co to znaczy, na przykład czy tam remont jest, co. I to troszkę jest takie rzucające się w oczy, tak? Miasto chce nad tym chaosem zapanować. Końca dobiegają prace nad uchwałą reklamową, która precyzyjnie określa zasady. Dzielimy miasto na strefy. Strefa Starego Miasta, oczywiście ta strefa historyczna, gdzie zupełnie wyrzucamy reklamę wielkoformatową. Strefa Starego Miasta powinna być taką perełką, gdzie reklamy właśnie powinny być taką biżuterią dla architektury. W kolejnych strefach dopuszczalne będą większe reklamy, ale na jednakowych nośnikach. Uporządkowane mają być główne arterie i wjazdy do miasta. Na pewno reklama jest jakimś chwastem w mieście, natomiast bez reklamy, zwłaszcza outdoorowej, czyli tej zewnętrznej, no trudno sobie wyobrazić. Jest, w Bydgoszczy otwiera się wiele firm w parku przemysłowym. Te firmy potrzebują jakby zaprezentowania, promocji. Właściciele firm reklamowych zapowiadają udział w konsultacjach społecznych. Z niepokojem patrzą na proponowane zmiany, ale liczą na kompromis i na to, że uda się zapanować nad taką nielegalną promocją. Pojawiło się kilkaset przyczep, które są po prostu ustawiane i te firmy, czy ci ludzie, którzy to ustawiają, nie płacą ani miastu, ani właścicielom terenów prywatnych i strasznie zaśmiecają. Dzikie reklamy na przyczepach to problem, z którym boryka się wiele miast. Właściciele pojazdów skutecznie obchodzą przepisy, a urzędnicy rozkładają ręce. No w zasadzie mamy do czynienia z reklamą obwoźną swego rodzaju, tak jak z handlem obwoźnym. Możemy okleić samochód różnymi reklamami, poruszać się tym samochodem. No, funkcjonuje, przyczepy funkcjonują na takiej samej zasadzie. Efekt to nadmiar reklam. Na mnie to nie działa. Jestem wyłączony, bo wiem, że oni dużo sugerują, a efekty są mizerne. W konsekwencji do odbiorców reklamy więc nie trafiają, za to skutecznie szpecą przestrzeń. Kodeks reklamowy powinien więc rozwiązać obydwa problemy. Za niespełna 2 lata efekty jego wdrażania mają być już widoczne gołym okiem. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Honorowy obywatel Torunia do weryfikacji. W gronie uhonorowanych tym tytułem są osoby zasłużone dla miasta, ale i takie, których życiorysy budzą wątpliwości historyków. Kilkaset osób podpisało się pod obywatelskim projektem uchwały odbierającej tytuł honorowego obywatela miasta Michałowi Roli-Rzymierskiemu. Uczestnik walk o niepodległość Polski w późniejszych latach związał się z sowieckim wywiadem. O kontrowersjach związanych z postacią marszałka PRL-u rozmawiano w Toruniu. Służba w polskich legionach u boku Józefa Piłsudskiego, starania o niepodległość Polski, walka w wojnie polsko-bolszewickiej. Michał Rzymierski jako młody człowiek miał wiele zasług dla odradzającej się Rzeczpospolitej. Historycy są jednak zgodni, że późniejsze czyny nie wystawiają mu równie dobrego świadectwa.
Potem nastąpiło załamanie tej biografii, korupcja, oskarżenia o sprzeniewierzenie dużych pieniędzy ze skarbu państwa. No a potem służba dla Sowietów, dla Moskwy, tak, był agentem sowieckiego wywiadu jeszcze w latach 30., tak, a potem no, współtworzył ten system komunistyczny. I to właśnie w uznaniu tych czynów Miejska Rada Narodowa przyznała mu tuż po II wojnie światowej tytuł honorowego obywatela Torunia. I choć od tego czasu minęło 71 lat i zmienił się ustrój, w tej kwestii nie zmieniło się nic. Właśnie dlatego w Toruniu zorganizowano spotkanie, na którym argumentowano, że Michał Rola-Żymierski nie powinien być honorowym obywatelem miasta. Trudno przysypać piaskiem historii i mówić, no było, to jest relikt przeszłości. Jeżeli w dalszym ciągu uważamy jakiegoś człowieka za honorowego obywatela miasta, no to znaczy, że w dalszym ciągu uważamy go za dobrego człowieka, za prawdziwego bohatera. Mamy papieża Jana Pawła, mamy marszałka Piłsudskiego, mamy Elżbietę Zawadzką, generał legendarną Cichociemną. Wśród takich osób nie może być osób, których życiorysy są podważalne. Na spotkaniu zbierano podpisy poparcia pod projektem odebrania Michałowi Roli-Żymierskiemu tytułu honorowego obywatela Torunia. Do tej pory poparcie wyraziło kilkaset osób. Po złożeniu wniosku ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta. Te czasy, które się zmieniły i postrzeganie różnych rzeczy, to na pewno będzie przedmiotem analizy. No ciężko dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, no bo taki wniosek jeszcze do Rady Miasta czy też do kapituły nie został przesłany. Podobne wątpliwości jeszcze niedawno dotyczyły nazw ulic w regionie. W ubiegłym roku społecznicy z Torunia chcieli wymazać z mapy miasta kojarzące się z komunizmem ulice Armii Ludowej i Wincentego Pstrowskiego. W konsultacjach społecznych sprzeciw zmianom wyrazili sami mieszkańcy. Jednak zgodnie z przyjętą w kwietniu tego roku przez Sejm ustawą dekomunizacyjną, która we wrześniu weszła w życie, zmiana nazw ulic propagujących komunizm jest obowiązkiem gmin. Mają one rok na przyjęcie stosownych uchwał. Od początków cywilizacji przyjmowano zasadę taką, że cnota musi być wynagradzana, ale ludzie, którzy tej cnoty nie zachowywali, którzy postępowali źle na pamięć zbiorową, nie zasługują. I tak tą zasadę powinniśmy stosować także i dzisiaj. Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną tylko w samej Bydgoszczy do zmiany nazwy zakwalifikowano 12 ulic. Toruń, Wiktor Sumliński. Są udręką ludzi w podeszłym wieku. Ostatnio jednak specjaliści biją na alarm. Choroby reumatyczne to także problem coraz młodszych pacjentów. Nieleczone prowadzą do postępującej niepełnosprawności, a gdy dotyczą narządów wewnętrznych, nawet do śmierci. O nowoczesnych metodach terapii, które są szansą na powrót do zdrowia, dyskutowano podczas konferencji z okazji 10-lecia leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce. Olgierd Żyromski ma 46 lat. Jest aktywnym zawodowo dziennikarzem. Przeszkodą w dalszej pracy stał się ból, który zakończył się pobytem w szpitalu. Trafiłem tutaj z powodu choroby stawów ogólnie rzecz biorąc. Choroby, która no, kojarzy się oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę, raczej z podeszłym wiekiem. Jeszcze nie czuję się być w podeszłym wieku, ale okazuje się, że to może w każdym wieku człowieka trafić. Potwierdzają to specjaliści i dodają, choroby reumatyczne wbrew powszechnym przekonaniom to nie tylko problem osób starszych. Chorują ludzie w wieku produkcyjnym, a nawet dzieci. Trafiają do nas dzieci, które mają kilka czy kilkanaście miesięcy z obrzękami i wysiękami w stawach, które trzeba leczyć tak samo jak dorosłych. Trzeba te dzieci nasze dobrze diagnozować i potem dobrze leczyć, czyli musimy mieć znakomity sprzęt i znakomitą dostępność leku. Nierozpoznane w porę mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. W takiej sytuacji najlepszą receptą jest szybka diagnoza, a po niej odpowiednie leczenie. Reumatologia to około 200 jednostek chorobowych, w tym ciężkie choroby zapalne, choroby śmiertelne często. Choroby, z którymi przez ostatnie dwie dekady możemy coraz lepiej walczyć dzięki dostępności leków biologicznych, które zdecydowanie posunęły naprzód walkę z inwalidztwem, niepełnosprawnością, ze skróceniem życia. Na takie leczenie od 10 lat mogą liczyć pacjenci oddziału klinicznego i kliniki reumatologii i układowych chorób tkanki łącznej szpitala imienia Biziela w Bydgoszczy. O nowoczesnych metodach i ich stosowaniu dyskutowano podczas konferencji z okazji 10-lecia leczenia biologicznego chorób reumatycznych w Polsce.
od samego właśnie początku, jak te terapie weszły, województwo kujawsko-pomorskie jest w elicie. Często to jest pierwsze albo drugie miejsce w ilości leczonych pacjentów w Polsce, oczywiście na ilość mieszkańców danego regionu, tak? W dwudniowej konferencji wzięli udział polscy, jak i zagraniczni eksperci z dziedziny reumatologii. Takie spotkania dla specjalistów to sposoby, by skutecznie pomagać. Dla pacjentów nadzieja na normalne życie. Bydgoszcz, Karolina Ratajczak. Mniejsze kolejki i fachowa pomoc od ręki to marzenie każdego pacjenta. Ma je spełniać tak zwana opieka koordynowana. Projekt zakłada m.in. poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ-u i umożliwienie szybkich konsultacji ze specjalistami opieki ambulatoryjnej. O tych nowych rozwiązaniach dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W tej chwili rozmawiamy o koncepcjach pilotażu, który ma być realizowany w Polsce na niewielką skalę i mamy testować pewne nowe rozwiązania. Dążymy do tego, żeby kompetencje lekarzy rodzinnych mogły być maksymalnie wykorzystane i finansowane ze środków publicznych, a nie zawsze tak jest w tej chwili. W Holandii, w Szwecji, w Norwegii do 90% świadczeń, czyli potrzeb zdrowotnych, obywatele załatwiają u lekarza rodzinnego, a tylko 10 albo 15% gdzie indziej. Natomiast u nas odwrócić ten trend należałoby, ale wymaga to czasu, sił i środków. Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przychodzi coraz więcej pacjentów przygotowanych już do tego, aby otrzymać określone świadczenie. Zatem także i potrzeba szukania na wyższych poziomach tej wiedzy i tej pomocy, na wyższych poziomach referencyjnych systemu ochrony zdrowia istnieje. Wektor zmian jest tak ustawiony, że tak czy inaczej modele opieki koordynowanej zostaną wprowadzone. Najpierw w programach pilotażowych, a z czasem 2018-2019 rok we wszystkich województwach w całej Polsce. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Jakie tematy przed nami? W cieniu dobrego drzewa. Bydgoski benefis prymasa seniora. Noc reporterów w Toruniu. Ostatnie wydarzenia festiwalu Sztuki Faktu. W cieniu dobrego drzewa pod takim hasłem rozpoczął się wyjątkowy benefis. Jego bohaterem jest ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński. Prymasa seniora wiele łączy z Bydgoszczą, stąd też w Filharmonii Pomorskiej wyjątkowe spotkanie. Na miejscu jest Marta Jastrzębska. Marto, jak przebiegają uroczystości z udziałem honorowego gościa? Sala Filharmonii Pomorskiej jest po brzegi wypełniona gośćmi, którzy czują szczególną więź z arcybiskupem, ale również Henryk Muszyński wielokrotnie dziś podkreślał, jak ważna jest dla niego Bydgoszcz, jak ważne jest dla niego województwo kujawsko-pomorskie, ponieważ to tu przez 12 lat pełnił posługę. Jak mówił, bardzo chętnie wraca tu zarówno pamięcią, jak i przyjeżdża osobiście. No jest to dla mnie podwójnie miła niespodzianka. Najpierw sam sposób spotkania, a po drugie także spotkanie z dawnymi przyjaciółmi, ludźmi, znajomymi. Na scenie trwa właśnie rozmowa z arcybiskupem, którą prowadzi Urszula Guźlecka, dziennikarka TVP3 Bydgoszcz. Pytania dotyczą przede wszystkim życiowej drogi Henryka Muszyńskiego, który nazywany jest również człowiekiem dialogu, ponieważ to on był promotorem porozumienia katolicko-żydowskiego oraz polsko-niemieckiego. Nazywany jest również, jest przede wszystkim biblistą, a ponieważ w Biblii drzewo wielokrotnie pojawia się, jest wielokrotnie symboliczne, to również tutaj dziś na scenie głównym elementem scenografii jest właśnie pięknie podświetlone drzewo. Przypomnę, że arcybiskup jest między innymi odznaczony medalem Kazimierza Wielkiego. Otrzymał także tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za swój dorobek naukowy, ponieważ wydał blisko 350 prac naukowych i publikacji. To także honorowy obywatel Bydgoszczy, ale także Mogilna i Włocławka. Mimo ogromnego dorobku jest człowiekiem niezwykle skromnym i
co się okazuje, ma ogromne poczucie humoru. Przed chwilą również salwa śmiechu dobiegała z sali. To spotkanie, ten benefis jest przeplatane dziś koncertem w wykonaniu Kwartetu Pomorskiego, a także występami solistów. Benefis jest niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, ale nie ostatnim, ponieważ trwa do 13 listopada, a program jest bardzo ciekawy. Można znaleźć również wiele innych ciekawych koncertów, spotkań i prelekcji. Relacja Marty Jastrzębskiej. Bardzo dziękujemy. Amerykanie mają indyka na święto dziękczynienia, a Polacy gęsinę na świętego Marcina. 2000 gęsich tuszek trafiło dziś do mieszkańców Kujaw i Pomorza. To część prowadzonej od kilku lat przez władze regionu kampanii promującej ideę spożywania gęsiego mięsa podczas rodzinnych spotkań 11 listopada. Gęsinowy zawrót głowy. Mieszkańcy Kujaw i Pomorza rozsmakowali się w gęsinie. Na 11 będą utka z jabłkami, ze śliwkami suszonymi, a później się zobaczy. Będzie gęś pieczona z jabłkami, nacierana majerankiem. Smalec gęsi, gęsi pieczone, półgęski, super. Właśnie teraz, późną jesienią, najlepiej kosztować gęsiny. Regionalną gęsią kołucką z Wolnego Chowu zachwyca się cały świat. Dobrostan przekłada się na jakość mięsa i tłuszczu, na samopoczucie tej gęsi. W związku z tym jest to ptak, który produkuje, w cudzysłowie, doskonałe mięso. Nic dziwnego, że konkursy, w których mieszkańcy mogli wygrać gęsi ufundowane przez władze regionu, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 2000 tuszek rozeszło się jak świeże bułeczki. Za pośrednictwem naszej anteny gęś wygrał m.in. 92-letni Władysław Maciejewski z Rypina. Sam sobie umiem rozporządzić i sam gotuję i zrobię. Dziadek lubi drób, bo nie... W zeszłego roku zaspałem, a lato czytałem ranie roku i wygrałem. Zapraszam na tanie główne gęś. Gęsina to mięso bogate w białka i aminokwasy. Jest nie tylko zdrowe, ale i smaczne, co najlepiej wiedzą starsi mieszkańcy regionu. Ja jeszcze pamiętam ten smak z dzieciństwa, kiedy mama robiła właśnie na święta Bożego Narodzenia zawsze była gęś. I to było naprawdę rewelacyjne. Lepsze niż kaczka. Lubię gęsinę. Są taki zwyczaj, tradycje z dawnych czasów, kiedy byłam przed dzieckiem. Moja mama zawsze robiła gęsinkę na święta. Zwyczaj spożywania gęsiny na polskich stołach sięga czasów średniowiecza. Gęsiami zajadała się szlachta i królowie. Tradycja podawania gęsi 11 listopada też ma swoje uzasadnienie. Według legendy gęsi wydały ukrywającego się przed mianowaniem na biskupa świętego Marcina i zaczęto jeść je trochę za karę. Akcja Gęsina na świętego Marcina o tych tradycjach przypomina. Świętujmy narodowo, przypominając sobie te najważniejsze rzeczy w historii, ale świętujmy też z całą rodziną i to taką rodziną wielopokoleniową, bo o to nam chodzi, żeby przy tym stole zasiadły dzieci, rodzice, dziadkowie i gęś na stole. W ramach tegorocznej kampanii zaplanowano m.in. gęsinowe warsztaty rodzinne i pokazy kulinarne. Finał akcji nastąpi podczas Festiwalu Gęsiny w Przysieku 11 i 12 listopada. Toruń, Katarzyna Prędkowska. Są mistrzami opowiadania fascynujących historii, odkrywania niezwykłych ludzi i zdarzeń, których na co dzień nie zauważamy lub świat chce je przed nami ukryć. Bardzo często też pomagają rozwiązywać ludzkie problemy. Reportażyści bardzo rzadko osobiście pojawiają się w swoich materiałach. Okazja do spotkania i rozmowy z najlepszymi polskimi twórcami po raz kolejny nadarzyła się w Toruniu podczas Nocy Reporterów Festiwalu Sztuki Faktu. To już nie są zabawy. To jest coś takiego jak niewidoczny nóż. Nagłośnić przemilczaną sprawę, wzbudzić dyskusję, rozwiązywać ludzkie problemy. Za pomocą reportażu ich twórcy nie tylko poruszają widzów, ale przede wszystkim pomagają bohaterom swoich materiałów. I jak twierdzą, właśnie to daje największą satysfakcję. Człowiek, którego byłem w zakładzie karnym, on ten zakład karny opuścił. On mówi, proszę pana, jak pan do mnie przyjechał, to wszystko się zmieniło. Ja do pana przyjazdu miałem szlaban na wszystko. Pan przyjechał, pan powiedział w rozmowie z dyrektorem zakładu karnego, o co panu chodzi, jakie pan ma informacje i od tamtej pory wszystko się zmieniło. Podczas Nocy Reporterów cenieni twórcy z różnych rejonów Polski i stacji telewizyjnych zdradzili niektóre tajniki dziennikarskiego warsztatu oraz przedstawili kulisy swoich najciekawszych materiałów.
Jak sami wiemy, często w reportażach czy dokumentach twarzy nie ma tych ludzi, którzy to robią. A tutaj można ich zobaczyć, zajrzeć im właśnie w twarz i zobaczyć, czy to są dobrzy ludzie, którzy robią o nas materiały, którzy nas wyciągają czasami z tarapatów. Młodzi twórcy biorą także udział w konkursowym przeglądzie. Kilkaset reportaży walczy o Grand Prix festiwalu, a nagrody zostaną wręczone podczas gali finałowej. Nadesłane materiały oceniło jury złożone z wybitnych reportażystów. Dobry reportaż, dobry film dokumentalny powinien uwzględnić to, że dysponujemy kamerą. On powinien opowiadać obrazem w większym stopniu niż wypowiedziami do kamery. O tym, jak opowiedzieć historię z prawdziwymi wydarzeniami w tle, mówił na spotkaniu z widzami Antoni Krause, reżyser filmu Smoleńsk. Podczas drugiej odsłony cyklu Fakt Fabule przyznał, że festiwal to dobre miejsce, by rozmawiać nie tylko o reportażu. W filmach fabularnych tak ta rzeczywistość przedstawiona jest nie aż tak dokumentalnie, tak? Nie aż tak właśnie w oparciu o fakty. Ostatniego dnia festiwalu publiczność zobaczyła także film Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy, do którego zdjęcia były kręcone m.in. w Toruniu i Ciechocinku. Toruń, Wiktor Sumliński. Galę zakończenia Festiwalu Sztuki i Faktu zobaczą Państwo na żywo na naszej antenie. Początek o godzinie 20:00. Już teraz zapraszamy. Andrzej Przybielski, polski trębacz jazzowy pochodzący z Bydgoszczy, zmarł 5 lat temu. Pamięć o jego twórczości podtrzymują artyści, którzy z nim współpracowali. W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy o godzinie 19:00 rozpocznie się koncert Tribute to Andrzej Przybielski, promujący płytę pod tym samym tytułem. Przybielski to jest postawa, twórcza. Przybielski to jest artysta, który, duch artystyczny, który pokazuje, że można być sobą, absolutnie sobą na wskroś. Nie ulegać żadnym prądom, żadnym postawom sympatyzującym ze zdaniem krytyków albo grup muzycznych. Można być takim, jakim się chce być. Wybitni trębacze, którzy z Andrzejem Przybielskim przez lata koncertowali, przyjechali do Bydgoszczy, by wspólnie zagrać w koncercie Tribute to Andrzej Przybielski. To pierwszy muzyczny hołd oddany zmarłemu 5 lat temu artyście. Dzisiejsze spotkanie jest okazją do premiery płyty poświęconej jazzmenowi. Dla osób, które mają ochotę na takie muzyczne spotkanie, mamy do rozdania 5 egzemplarzy płyt. Pierwsze osoby, które dodzwonią się pod numer 52 37 00 515, powtórzę ten numer, 52 37 00 515, otrzymają właśnie ten krążek. Kilkuset zawodników na wyczynowej trasie w Aleksandrowie Kujawskim odbył się pierwszy bieg przemytnika. W XVIII wieku przez miasteczko przebiegała granica między zaborami rosyjskim i pruskim, którą często przekraczali uchodźcy polityczni. 3, 2, 1. Z uśmiechami na twarzy i nadzieją na zwycięstwo. Punktualnie w południe sprzed dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim wystartowali zawodnicy półmaratonu pierwszego biegu przemytnika. Pierwszy raz się odbywa w tej okolicy taki fajny bieg, no to skusił. Impreza zgromadziła zawodników z całej Polski. Miłośnicy joggingu podkreślają, że bieganie to dobry sposób nie tylko na jesienną handrę. Dużo szczęścia. Endorfiny się udzielają, zdrowia dużo daje w ciągu całego roku, można by odporność się zwiększa. Jest fantastycznie. Trasę biegu wyznaczono przez leśne ścieżki poligonu. Płynąca tędy rzeka Tążyna do odzyskania przez Polskę niepodległości stanowiła granicę pomiędzy zaborem pruskim i rosyjskim. W tym miejscu często krążyli zapisani w nazwie biegu przemytnicy. Przemycali z terenu Prus wyroby rzemiosła, wyroby przemysłowe, jednocześnie przenosząc przez granicę artykuły spożywcze. Dziś granicy już nie ma, ale tradycja zobowiązuje. Dociekała Pani, dlaczego bieg przemytnika? Bo będziemy przemycać przemyty. A co to takiego? To są nakrętki, w naszym przypadku półmaratonu ilość jest 3, bo ultramaraton miał 5. I będziemy mieć 3 punkty kontrolne, w których będziemy zdawać całe przemyty z nakrętkami. W półmaratonie udział wzięło 162 zawodników. W ultramaratonie pierwszego biegu przemytnika 60 biegaczy. Najlepszy okazał się Piotr Dziedzic z Inowrocławia, który dobiegł do mety po 6 godzinach i 48 minutach.
To był oczywiście tylko przedsmak informacji sportowych, które pojawią się dzisiaj po wieczornym wydaniu zbliżeń. Teraz o nich Hubert Malinowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trwają derby Basket Ligi Kobiet Energa Toruń Artego Bydgoszcz, ale też sporo siatkówki. Za nami mecz w Plus Lidze. Łuczniczka Bydgoszcz 3-0 wygrała z MKS-em Będzin. Także sukces za sobą mają siatkarze w Młodej Lidze. Otóż Łuczniczka Bydgoszcz także 3-0 pokonała dzisiaj młodych siatkarzy Lotosu Trefla Gdańsk. O ile młodzi siatkarze Łuczniczki prowadzą w swojej grupie Młodej Ligi, to ci starsi grający w Plus Lidze cały czas mozolnie odrabiają straty z początku sezonu. Pierwsze dni listopada nas nie rozpieszczają. Jest chłodno, deszczowo. Czy w niedzielne popołudnie zobaczymy więcej słońca? To pytanie oczywiście do Alicji Kwaśniewskiej. Dobry wieczór. Witaj Małgosiu. Jutro również chmury przysłonią nam całkowicie niebo, ale w niedzielne popołudnie co najwyżej pokropi słaby deszcz. Więc jeśli nie mają Państwo planów, warto jutro wybrać się na spacer. W parkach, lasach i ogrodach botanicznych pod nogami przyjemnie szeleszczą liście. A łącząc przyjemne z pożytecznym, spróbujmy odgadnąć, do jakiego gatunku drzewa należy liść, który niedawno spadł na ziemię. Co ciekawe, to właśnie tym opadającym liściom listopad zawdzięcza swoją nazwę. Zanim jednak Państwo zaplanują jutrzejszy spacer, ja zapraszam jeszcze na szczegóły prognozy pogody. Zaraz po zbliżeniach. Do zobaczenia. Alicja Kwaśniewska, dziękujemy bardzo. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Zapraszam. Do zobaczenia.